Czołgiści! 23 marca rozpoczyna się wielkie show 10. Dokładnie. Moi drodzy, witam was serdecznie i mam przyjemność ogłosić, że już za daleko ponad dzień ruszamy z wielkim wydarzeniem w World of Tanks, w którym do zdobycia będą fajne nagrody od takich drobnostek jak bonusy do expa czy czołg premium, a nawet nagrody sprzętowe i będzie ich naprawdę sporo. Wszystkie Ufundowane przez Intel, więc to nie będą jakieś tam, wiecie, paździerze, tylko procesory, laptopy. Całkiem przyjemna sprawa. Czołg, który nas interesuje, to właśnie MTLS 1G14. Więcej dowiecie się z filmiku na kanale World of Tanks Polska, który teraz właśnie dla Was umieszczę. Wypełniajcie zadania bojowe na mapach HD. Zbierajcie nagrody i żetony. Nagrody zatrzymacie dla siebie, a żetony powędrują do trzech pól. Najpierw do puli wspólnej. Im więcej żetonów zbierze dany region, tym więcej nagród otrzymają jego gracze. Zdobywajcie medale, rezerwy osobiste, całoroczne trzyczęściowe kamuflaże i podwójne premie PD za zwycięstwa. Po drugie, każdy będzie zbierać żetony do własnej puli. Po zebraniu 100 sztuk otrzymacie unikatowy czołg MTLS-1G14. Po trzecie, żetony zapewniają też miejsce w rankingu Intel. Zbierajcie je i awansujcie wyżej w tabeli. A jeśli traficie do grona 251 najlepszych, to zgarniecie nagrody od firmy Intel. Wielkie show 1:0. Początek nowych zwycięstw. No nie powiem, wygląda to fantastycznie. Pojawiła się już dedykowana strona, na której zobaczymy za ile rusza wydarzenie. Dzień 5 godzin, 39 minut i 40 sekund, więc no, poczekamy sobie jeszcze tylko ponad dzionek. I tutaj, tak jak powiedzieli w filmie, będą te etapy, podczas których będziemy zbierali żetony. Ważne, aby każdy przyczynił się w jak największym stopniu do tych wczesnych etapów, bo dzięki temu będzie więcej nagród. I tutaj mamy takie streszczenie, jak to będzie wyglądało. Maraton potrwa od 23 marca do 6 kwietnia, więc no parę dni to będzie. I składać się będzie z dziennych misji bojowych, dla każdej mapy z osobna. Co oznacza, że za każdą wypełnioną misję otrzymujemy znaczek, żeton i po uzbieraniu 100 takich otrzymamy dwulufowego MTLS-1G14, czyli musi mieć 100 żetonów. Zadania aktualizowane są codziennie i w każdym warunek jest jeden. Wziąć udział w bitwie... I znaleźć się w top 10 pod względem zdobytego PD. Brak ograniczeń w poziomach. Czyli, nawet pierwszym tierem, teoretycznie będzie się dało to robić. Maraton wydaje się być banalny, ale czy rzeczywiście taki jest? Pewnie, zdaniem wielu, jak i moim, owszem. No, to ograniczenie w poziomach jest bardzo ciekawe, no bo wiadomo o tym, że łatwiej być na niższych tierach na topce ekspanale no, może coś jeszcze się tutaj ewentualnie zmieni? Wielu z Was może zadać pytanie, czy ten czołg jest wart uwagi, czy to jest coś naprawdę specjalnego, więc już teraz do tego przejdziemy. Sam pojazd jest trzeciego poziomu, więc dość niski, ale dotychczas był bardzo kolekcjonerski. Jego parametry niedawno się zmieniły. Dostał. No, mimo wszystko według mnie nerfa, a jego wycena w złocie to 1250. Oczywiście, jak go sprzedacie, nie otrzymacie tej sumy złota, ale to jest taka orientacyjna cena, na tyle był wyceniany dotychczas. Jeśli chodzi o parametry, no to mamy tutaj najciekawsze dwa działa, które wyglądają w ten sposób. Może pokażę Wam model yy, Wizual, dobra, wczytuję, wczytuję. O, proszę bardzo, tak to wygląda. No i to działko robiło dotychczas robotę, teraz jest słabszy niż kiedyś, ale wciąż będzie robiło swoje. Mamy tutaj dpm niecały 1000, dm 40, no ale pamiętajcie, dwa działa. Penetracja na podstawowym pocisku AP 45, a na złocie na APCR 61, więc dużo to to nie jest. Co z celnością? No nie oszukujmy się, 0,4 to nie jest kosmos, ale niskie tiery z magazynkiem zwykle mają jeszcze gorszy parametr. I czas celowania bardzo krótki. Pomiędzy pociskami mamy pół sekundy. Damage z klipa to jest 80 uszkodzeń, czyli tak naprawdę w pół sekundy robimy 80 damage'a. Co z przodowaniem magazynka? 4 sekundy z hakiem. Zejdziemy wiadomo do 4, 2, 4, 3 z bonusami. I teraz, może, parę słów o mobilności. Mamy tutaj maksymalną prędkość. 55 km na godzinę, ale dobry silnik. Silnik naprawdę 26 koni daje na tonę, czyli będzie to jeździło opory są odczuwalne, ale też bez przesady. Mamy tutaj 230 hp, zasięg widzenia 280 m. I co z pancerzem? 38 na przodzie, 25 z boku i z tyłu, realnie wygląda to tak, że Strzele, strzały w górną płytę i w dolną płytę no będą nas przebijać z trójek dwójki. Mogą mieć z niej problem. Poza tym tutaj jest taka jeszcze twardsza płyta, zobaczcie. Tutaj na pewno będą rykoszety, także w to miejsce nie strzelamy, już teraz wiecie. Tutaj przy jarzmie jest taka strefa, gdzie mamy nawet 80 mm efektywnego pancerza. Ale samo jarzmo nie jest jakieś twarde, tutaj również dość gładko będzie się przebić od boku. Raczej tektura z tyłu podobnie. Czyli twardzi jakiś to nie jest, co nie? Czy warto według mnie robić ten pojazd? No jak będziecie grać w OTA, aktywnie to i tak wam wpadnie według mnie. No serio, no skoro nie ma ograniczeń co do poziomów, to ten maraton tak naprawdę to jest tylko dodatek, co nie? Grasz, grasz, grasz i przy okazji wpadnie ci ten czołg. No chyba, że ktoś nie gra w OTA, no to może mu się nie chcieć wbijać specjalnie tego czołgu. Czy... Uważam, że maraton jest dobry, przyjemny. Na pewno nie wymaga posiadania konkretnych czołgów, więc to już też Nie ma takiego czegoś, że musisz mieć czołgi każdej nacji, bo wiadomo, że nie każdy jest na takie coś przygotowany. Także wydaje mi się, że jest to bardzo sympatyczny maraton i przy okazji event, bo są jeszcze inne nagrody do zdobycia. Ciekawe tylko, jak to będzie z tym ograniczeniem tierów, bo coś czuję, że niektórzy mogą się skusić na sprzęt. I wiecie starać się tak troszeczkę celować w to, aby iść na skróty. No ale wiadomo, czas pokaże, co z tego wyniknie. Z zapraszam Was do udziału w wydarzeniu i życzę Wam miłego wieczorku. Do zobaczenia. Cześć!